Temat jest strasznie szeroki. Trzeba będzie go zawęzić, bo inaczej byśmy nie wyszli do pojutrze. Jaki jest plan? Najprościej rzecz ujmując, plan jest taki, że będziemy przechodzić od rzeczy spekulatywnych do rzeczy, o których coraz lepiej wiemy, to znaczy do rzeczy coraz bardziej empirycznych. I czy nam się uchwycić uda, co to jest wola, no to już Państwo sami zobaczą. Zacznijmy od tego. Często można się spotkać z takim hasłem, że w zasadzie wolna wola nie istnieje, że świat jest zdeterminowany, nauka nam mówi o tym, że nie ma w nim po prostu miejsca na wolną wolę, ale potem nagle się okazuje, no, że jednak my czujemy, że mamy tą wolną wolę i okazuje się, że to jest takie trochę wszystko sprzeczne. No, nie możemy przestać się martwić, jeśli tylko jesteśmy w stanie. Można by się zacząć zastanawiać, czym ta wolna wola w ogóle jest. Jak każde pojęcie filozoficzne, bo to jest pojęcie filozoficzne, które gdzieś tam z języka potocznego wędrowało sobie przez dzieje filozofii, miała naprawdę strasznie dużo odsłon. Tylko dla porządku przeczytam Państwu definicję Johna Locke'a. Wolność polega więc na tym, że jesteśmy zdolni działać albo nie działać zgodnie z tym, co wybierzemy albo czego chcemy. Tak nam John Locke mówi, prawda? Czyli, że nasze czyny mają być motywowane stanami wewnętrznymi naszymi, a nie czymś zewnętrznym, jakimś zewnętrznym przymusem. No dobrze, ale twierdzi się często, że nauka mówi, że świat jest zdeterminowany. Czym by taki determinizm miał być? Otóż determinizm świata miałby polegać na tym, co wynikałoby na przykład z mechaniki klasycznej, że przeszłość i prawa przyrody w ten sposób określają nam wszystkie zdarzenia, że możemy sobie przewidywać do przodu wszystko. Czyli każde nasze zdarzenie, które teraz się stanie, nie tylko nasze, ale też każde przyszłe, jest zdeterminowane przez to, co było wcześniej, przez jakieś warunki brzegowe, warunki początkowe i przez jakieś równania mechaniki. Oczywiście, jak ktoś się zna na jakiejś nauce, czyli na przykład fizyce, no to wie, że to nie jest wszystko takie proste. Niemniej ten argument należy brać całkiem poważnie i nie powinno się go, wydaje mi się, jakoś spychać pod dywan. Filozofowie wypracowali sobie taką koncepcję Demona Laplace'a. Okej, co z tego, że gdyby wszystkie zdarzenia były zdeterminowane przez właśnie te poprzednie zdarzenia oraz prawa przyrody, co by z tego miało wynikać dla każdego z nas? Dla każdego z nas nic, bo każdy z nas nie będzie znał, nie będzie miał tych wszystkich informacji, ale można sobie taką hipotetyczną, raczej nieistniejącą, ale taką istotę, którą sobie można wyobrazić, można właśnie powiedzieć o demonie Laplace'a, czyli takim oto intelekcie tak potężnym, że zna położenia wszystkich cząsteczek i zna prawa przyrody. I on może przewidywać. Co nam to ma mówić? Że wolna wola i pojęcie przewidywania to są według filozofów dwie różne rzeczy. I też ma to coś powiedzieć innego, mianowicie, że z tą wolną wolą jest dużo kłopotów. Że próbuje się jakby o wolnej woli mówić z perspektywy po pierwsze świata, jak świat jest skonstruowany, ale po drugie do tego świata, do tej naszej wiedzy o świecie próbuje się wtaczać niejako nasze intuicje, że ja chciałem podnieść ręką, więc ręką podniosłem. Jeśli chodzi o ten determinizm, który tutaj jest kluczowy dla większości filozofów, przy rozważaniu wolnej woli to wykrystalizowało się kilka takich stanowisk. Nie będę nad tym długo się zastanawiał. Natomiast jeśli stwierdzilibyśmy, mamy takie hasło, świat jest zdeterminowany, to znaczy zdarzenia poprzednio plus prawa przyrody determinują wszystko, co jest i wszystko, co będzie. Jeśli stwierdzimy, że to jest prawdziwe hasło, to możemy odrzucić wolną wolę. To znaczy, że nie ma miejsca na jakieś nasze dywagacje na temat tego, że jakieś nasze chcenia bądź niechcenia są przyczynami pewnych czynów. Ale nie wszyscy tak twierdzą. Niektórzy twierdzą, że determinizm z wolną wolą jest do pogodzenia. Co więcej, niektórzy sądzą, że wolna wola w pewien paradoksalny sposób, spróbuję o tym zaraz chwilkę powiedzieć, wymaga determinizmu. Ale oczywiście z tego naszego drzewka możemy pójść w drugą stronę. Możemy stwierdzić, że w ogóle świat nie jest zdeterminowany. Nie znam się na tym kompletnie, ale moja uwaga jest taka, że chyba nikt nie powiedział, że jakakolwiek nauka mówi, że świat jest zdeterminowany. To jest raczej filozoficzna interpretacja pewnych odkryć naukowych. W każdym razie są tacy filozofowie, którzy twierdzą, że świat nie jest zdeterminowany i że jesteśmy całkowicie wolni. Strasznie galimatias. Cały czas się obijamy o dwa pojęcia. Wolna wola, która
jest definiowana zawsze ze względu na coś subiektywnego, że ja coś chcę, ja coś mogę, ja czegoś nie mogę i na jakieś obiektywne stany świata, które odnoszą się do determinizmu. Zawsze te dwa pojęcia się jakoś zderzają. Jakie są kłopoty z tymi zderzeniami? Pierwszy skandal właśnie jest taki, o którym już przed chwilą mówiłem, że z jednej strony mamy jakąś wiedzę o świecie naukową, a z drugiej strony mamy jakieś przeświadczenia potoczne, które towarzyszą nam na co dzień i one wydają się być ze sobą sprzeczne. Ale jest też drugi skandal. Niektórzy powiedzą tak, że jeśli determinizm jest prawdziwy, wówczas wszystkie nasze działania są sterowane od zewnątrz. Nie jesteśmy wewnątrz sterowi, prawda? Wolnej woli nie ma. No dobrze, ale co by było, gdyby determinizm nie był prawdziwy? Takie odwrotność będzie się nazywała indeterminizmem. Otóż można argumentować, i tak właśnie kompatybiliści argumentują, że jeśli indeterminizm byłby prawdziwy, to nasze działania byłyby chaotyczne. Nie można byłoby wskazać ciągu przyczynowo-skutkowego pomiędzy jakimś moim chceniem albo niechceniem i skutkiem, jaki to chcenie albo niechcenie w świecie wybiera, prawda? Jeśli moje stany mentalne mają sprawić, że ja podnoszę ręką, to musi istnieć jakiś łańcuch przyczynowo-skutkowy pomiędzy nimi. Odrzucenie całkowite determinizmu powoduje, że ja nie jestem sprawcą tych czynów. Tak filozofowie całkiem poważnie do tego często podchodzą. Takim argumentem, który jest często wysuwany z kolei przeciw wolnej woli, argumentem empirycznym, który często jest filozoficznie dyskutowany, jest słynny eksperyment Leibetta. Eksperyment stary, lata 80. Bardzo dużo się od tego czasu w psychologii i w neuronauce stało. Pewnie część z Państwa o tym eksperymencie słyszała, ale na pewno warto o nim jeszcze raz opowiedzieć. Warunki eksperymentu są mniej więcej takie, że mamy tutaj osobę badaną, jej głowa podłączona jest do elektroencefalografu, czyli maszyny, która rejestruje potencjały elektryczne w mózgu. Palec osoby jest podłączony do EMG, czyli elektromiografu, który rejestruje ruch mięśnia. Osoba ma patrzeć na tarczę zegara i ma tylko i wyłącznie podejmować decyzję. Ja chcę ruszyć palcem albo ja chcę podnieść ręką. I ma zapamiętywać na wskazówce, która tutaj na tym zegarze podchodzi, kiedy to było. I taki eksperyment rzeczywiście przeprowadzono. Okazało się, że elektroencefalograf zadziałał, bo nie mógłby nie zadziałać. Rejestrowane były potencjały, one były rejestrowane, nic dziwnego, w korze motorycznej, w różnych strukturach kory motorycznej, to jest mniej więcej tutaj, w zależności od rzutu. Ale co takiego było tutaj niezwykłego? Otóż okazało się, że potencjał gotowości przez elektroencefalograf był rejestrowany 550 milisekund przed zdarzeniem, to znaczy przed podniesieniem tego palca czy podniesieniem ręki. Natomiast zdawanie sobie sprawy ze świadomej decyzji występowało około 200 milisekund. Teraz co się dzieje? Dlaczego tak? Otóż Libet i jego współpracownicy wysnuli taką interpretację przyczynową. Otóż to nie jest tak, że świadomy stan podjęcia decyzji jest przyczyną jakiegoś zdarzenia, tylko to się w mózgu już wcześniej zaczęło. No, jest to eksperyment, który był powtarzany wiele razy przez wielu uczonych, nie tylko przy pomocy EEG, ale też różnych innych aparatów, na przykład funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Jak ktoś by chciał powiedzieć, no dobrze, no ale te 550 milisekund to jest tak krótko, no w późniejszych eksperymentach osiągano potencjały kilkusekundowe wcześniej, że już mniej więcej kilka sekund wiadomo, że coś się stanie. Sam Libet absolutnie nie obwieścił końca wolnej woli. Dokonał bardzo dziwnej interpretacji, stwierdził, że mniej więcej 100 milisekund przed zdarzeniem my mamy takie prawo weta, to znaczy proces, który już się zaczyna w naszym mózgu, może zostać zahamowany właśnie przez tą świadomość i wtedy możemy to działanie po prostu wytłumić. Trochę jak, nie wiem, sokratejski daimonion to ma działać. Jak to miało działać biologicznie, to on tego do końca nie wyjaśni. Co to ma wszystko pokazać? Że wyszukiwanie różnych eksperymentów, które mają obalać istnienie wolnej woli, jest dość proste. Nie jest żadną tajną wiedzą,
to, że wiele z tego, co wpływa na nasze działanie, no, dzieje się poza naszą świadomością. To nie jest nic dziwnego. Dzisiaj chyba każdy to będzie akceptował. Każdy, kto się z nauką styka. Natomiast proszę zauważyć, co zrobił Libet. On jednak chciał strasznie bronić tej wolnej woli, trochę przeformułowanej, prawda, tego prawa weta. On nie mógł sobie pozwolić, znaczy mógł, ale nie chciał pozwolić sobie na usunięcie tego pojęcia. Wydawało mu się to czymś strasznie, ale to strasznie dziwnym. Z tych moich wypowiedzi przez ostatnie kilka minut, które były dość chaotyczne i to ten chaos był trochę zamierzony nawet, ma wynikać, że z tą wolną wolą jest strasznie dużo problemów. I strasznie trudno pojęcie, które jest obarczone tak wielkim bagażem filozoficznym i które uwikłane jest w nasze potoczne poznanie świata, w jakiś sposób sensowny na naukę przetłumaczyć. Ale próbuje się to robić. Jeśli chodzi o współczesnych myślicieli, współczesne osoby, które zajmują się wolnowolą, badaniami mózgu, psychologią, tutaj mamy wszystkie możliwe stanowiska z tego drzewka, które nam się pokazywało. Na przykład Sam Harris twierdzi, że wolna wola jest urojeniem. Co to jest urojenie? Urojenie to jest taki termin psychiatryczny, że to jest uporczywie podtrzymywane fałszywe przekonanie. Że do nas coraz więcej wiadomości na temat tego, że wola jest nie jest wolna, dociera, ale my mimo tego, tak jak Libet, uporczywie staramy się temu zaradzić. Z kolei Daniel Dennett twierdzi, że wolna wola istnieje. Ona jest rozumiana właśnie bardzo klasycznie, że nasze wewnętrzne pragnienia będą mogły mieć wpływ na nasze czyny i twierdzi, że determinizm jest do tego potrzebny wręcz, że bez determinizmu wolnej woli nie będzie, bo inaczej ciężko byłoby wskazać ten łańcuch przyczynowo-skutkowy między zdarzeniami w mózgu, a zdarzeniami, które my wykonujemy jako sprawca. Wydaje mi się, że obydwie te tezy są, można ich bronić, można się z nimi zgadzać, można je atakować, wszystko z nimi można zrobić. Ale dlaczego my się mamy upierać ciągle przy badaniu wolnej woli, to znaczy przy używaniu pojęcia, które ma tak wielki balast metafizyczny i pod które my próbujemy dopiero podciągać jakieś zabiegi eksperymentalne? Być może warto byłoby zamienić to pojęcie na jakieś pojęcie naukowe. I taki postulat wysuwa Patrycja Churchland, która mówiła o tym dokładnie w tym samym miejscu, w którym ja stoję jakiś czas temu, tak swoją drogą. Ona mówi, że może lepiej zastanawiać się nie nad tym, czy mamy wolną wolę, czy jej nie mamy, tylko zastanawiać się nad naszą kontrolą poznawczą, czy nad naszą samokontrolą. Jest to, jak ktoś się zna na psychologii, to wie, że to jest pojęcie też dość trudne do zdefiniowania, znaczące wiele rzeczy, ale pozwalające przeprowadzać różne eksperymenty bez naginania metodologii nauk empirycznych do jakichś metafizycznych założeń. Bo eksperyment Libeta, proszę zauważyć, to jest ekwilibrystyka, która dokonuje się pomiędzy metodologią badań empirycznych, a jakimiś filozoficznymi, czy nawet teologicznymi założeniami. Czysta nauka to na pewno nie jest. To znaczy sam eksperyment jest, ale jego interpretacja, zgodnie z którą eksperyment Libeta miałby obalać, bądź też potwierdzać wolną wolę, co ma tyle samo zwolenników, przeciwników zresztą, obydwie interpretacje, no już czysto naukowa z pewnością nie jest. I chodźmy tym tropem. Słynne zadanie, kto wie, niech się nie śmieje. Proszę nie myśleć teraz o białych niedźwiedziach. Jak najdłużej. No w końcu w głowie każdego z Państwa się pojawi jednak ten biały niedźwiedź. W końcu nie wytrzymamy. Nasza zdolność do kontroli ma swoje granice. Możemy się kontrolować, w większości wypadków się kontrolujemy, ale czasem wybuchamy. Czasem nie jesteśmy w stanie wykonać pewnego zadania tak, jak nam polecono. Ten brak kontroli może objawiać się na wielu poziomach. Ale właśnie te różne poziomy kontroli są badane przez współczesną psychologię eksperymentalną, konkretnie przez eksperymentalną psychologię społeczną i poznawczą. I co się okazuje? Przede wszystkim na pewno okazuje się, że nie należy pytać, czy my mamy kontrolę, czy nie mamy kontroli nad sobą, analogicznie do pytania filozoficznego, czy mamy tą wolną wolę, czy nie mamy wolnej woli. Jest tak, że nasza kontrola znajduje się na pewnym kontinuum. Różnimy się, ta kontrola jest cechą, taką jak na przykład lękowość. Jedne osoby są bardziej lękowe, drugie mniej. Tak też jedne osoby mają lepszą kontrolę nad sobą, a inne mają kontrolę gorszą. Nasza kontrola w różnych sytuacjach się różni. Wiele
zdarzeń w świecie zewnętrznym na tą naszą kontrolę wpływa. I o tym postaram się Państwu coś opowiedzieć. Potęga tej silnej woli jest taka, tutaj jeśli chcielibyśmy użyć do tej kontroli jeszcze jednego synonimu, to siła woli tutaj się nasuwa. Zresztą sami eksperymentatorzy często tak to określają. Przyjrzyjmy się takiemu bardzo słynnemu eksperymentowi. Chciałem powiedzieć coś o pewnym sporze. Pewnym sporze w psychologii, mianowicie, czy jak mamy małe dziecko, weźmy sobie dwójkę dzieci, wychowują się mniej więcej w tych samych warunkach, na przykład, mają tych samych rodziców z definicji, i tak dalej. Czy da się jakoś przewidzieć, które z nich odniesie sukces albo które jest bardziej predysponowane do sukcesu? Większość psychologów społecznych powie, że nie, że da się co najwyżej powiedzieć, że jakieś traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa mogą ten sukces życiowy, bardzo różnie zrozumiany zresztą, utrudnić. Na przykład tak Seligman mówi. Natomiast pojawia się coraz więcej głosów, zgodnie z którymi właśnie zdolność do kontroli, im silniejsza wola, tym lepiej. Właśnie ta zdolność ma być, podobnie jak uważa się o inteligencji bardzo często, takim predyktorem sukcesów. I tu ta silna wola może się pojawiać na wielu sposobach. W psychologii się rozważa tą siłę woli nie tylko na poziomie zachowań. Z kilka takich eksperymentów badających zachowanie człowieka spróbujemy sobie zobaczyć, ale patrzy się też na sieci mózgowe, a nawet schodzi się na poziom molekularny, neurotransmisyjny, pokazuje się korelaty tejże samokontroli. Czy dałoby się pokazać korelat wolnej woli w mózgu? Absolutnie by się nie dało tego zrobić, bo wolna wola to jest jakimś pojęciem filozoficznym, na które trzeba by złożyć, gdyby się chciało je wprost przetłumaczyć na język psychologii, zamiast zamieniać go na samokontrolę, to trzeba by jakąś ogromną szermierkę słowną i szermierkę metodologiczną wykonać. Natomiast tutaj to się udaje zrobić. To jest pewien plus tego całego podejścia. Teraz zapowiedziany eksperyment. Sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Okay. All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. No dobrze, moglibyśmy sobie oglądać to jeszcze przez pewien czas, urocze. To jest wersja współczesna. Natomiast taki eksperyment pierwszy raz, właśnie też z użyciem tych słynnych pianek cukrowych, marshmallow,
Są nawiasem dość niedobre, no ale dzieci lubią. Przeprowadził Michel wraz ze swoim zespołem. Pierwszy artykuł ukazał się w 1972 roku. Jak wyglądał eksperyment? Wprowadzano po jednym dziecku do pokoju laboratoryjnego. Mówiono, jeśli dostajesz tutaj jedną piankę tego marshmallowa, możesz go zjeść, ale jak poczekasz do mojego powrotu, on wychodził, to wtedy dostaniesz dwie. I co się okazywało? No okazywało się, że jedne dzieci wytrzymywały, większość nie wytrzymywała, część próbowała jakoś właśnie różne strategie wykorzystywać, takie jak na przykład odwracanie wzroku, czy zajmowanie się czymś innym, ale i tak ulegała. Było różnie. Co ten eksperyment sam w sobie mówi? No mówi sam w sobie ten eksperyment o silnej woli coś mówi, ale niewiele. Mianowicie mówi o tylko jednym z aspektów tej silnej woli, to znaczy odraczaniu gratyfikacji. Natomiast dlaczego ten eksperyment jest tak ważny i tak wart naprawdę opowiadania? Mianowicie chodzi o to, że Michel wrócił do tych osób, jak już były dorosłe. Do tych dzieci, które, do tych czterolatków, które brały udział w eksperymencie. Przepraszam, no. Wrócił do tych czterolatków i okazało się, że wyniki uzyskane podczas tego eksperymentu, to znaczy zdolność do odroczenia tej gratyfikacji bądź nie, były wysoce zbieżne z tym, co się z tymi dziećmi w życiu działo. Okazało się, że status ekonomiczny dzieci, które nie zjadły pianki cukrowej, ich zdrowie fizyczne, jakość relacji międzyludzkich, w które te dzieci wchodziły, była po prostu wyższa. Bardzo mocne. Bardzo mocne. Stwierdzono, że już nie tylko inteligencja może być predyktorem sukcesu życiowego, ale silna wola też, czyli kontrola poznawcza. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o związki między inteligencją a kontrolą poznawczą, to ten temat jest gorąco dyskutowany. Standardowo twierdzi się, że to są dwie niezależne cechy, natomiast jakieś zależności pomiędzy nimi istnieć na pewnych poziomach muszą. Nie chcę w to teraz wchodzić. Natomiast podobny eksperyment, już całkowicie kontrolowany, mianowicie Michel przez pewien przypadek tylko trafił, na te dzieci już jako dorosłych, mianowicie okazało się, że któreś z jego własnych dzieci uczęszczało do szkoły wraz z tym dzieckiem, które brało udział w eksperymencie i Michel wpadł przez przypadek na pomysł, że może warto byłoby do nich wrócić. Natomiast taki długi eksperyment, bardzo długi i bardzo o dobrej próbie, przeprowadzony był przez wielu autorów. Pierwszym autorem publikacji, która ukazała się w 2011 w PNAS-ie, jest Moffitt, ale tych autorów jest bodajże, współautorów jest 12. Dlaczego? No 32 lata prowadzić eksperyment, no to nie da rady tak kilka osób. Ponad 1000 dzieci przebadano. I badano tą samą kontrolę na początku u tych małych dzieci już nie tylko przez zjedzenie pianki bądź nie, wykorzystywano różne metody pomiaru siły woli. I co się okazało? Okazało się, że te wyniki były bardzo zbieżne z tym, co zaobserwował Michel. Osoby o większej samokontroli, jako dzieci w życiu późniejszym radziły sobie znacznie lepiej i finansowo, i zdrowotnie, i tam były mierzone bardzo różne rzeczy, od próchnicy przez choroby weneryczne po coś jeszcze. Radziły sobie znacznie lepiej w związkach, znacznie częściej wychowywały dzieci w pełnych rodzinach i znacznie lepiej radziły sobie w ogólnie życiu zawodowym, nie tylko chodzi o pieniądze, ale też miały bardziej prestiżowe zawody. Dużo rzeczy, aż magiczne, aż się to wydaje niewiarygodne. Ale faktem jest, że siła woli, w ten sposób rozumiana jako kontrola, jest czymś dla naszego życia ważne i ludzie się różnią nią, podobnie jak różnią się inteligencją czy poziomem lęku. Jak można badać tą siłę woli eksperymentalnie? Zespół Roya Baumeistera wiele takich eksperymentów przeprowadził i kilka Państwu chciałbym pokazać. Pierwszy słynny eksperyment, mamy Baumeistera w pokoju pełnym ciastek. Przed eksperymentem osoby były głodzone, wszyscy eksperymentowani byli głodzeni, wpuszczano ich.
tam roztaczała się woń tych ciasteczek. Osoby no, już miały ochotę zjeść te ciastka, ale dzielono ich na dwie grupy, właściwie na trzy, bo jeszcze była kontrola. Jednym dawano ciastka, drugim dawano tylko rzodkiewki. I cóż, no, sytuacja podobna jak z tymi marshmallowami. Eksperymentatorzy wychodzili no i patrzyli, czy zjedzą tą rzodkiewkę. Ci, którzy mieli zjeść rzodkiewkę, czy zjedzą też ciasteczko. No nie zjedli ciasteczka. Ale co stało się dalej? Jak już eksperymentatorzy wrócili, to dostawali wszyscy od nich takie eksperymentalne łamigłówki do rozwiązywania. Takie geometryczne łamigłówki, to jest tylko symbol oczywiście, które były nierozwiązywalne. Nie dało się ich dobrze ułożyć. Dlaczego tak? Dlatego tak, że mieliśmy badać silną wolę, zdolność do wykonywania jakiegoś trudnego zadania, a nie inteligencję, prawda? Gdyby to się dało rozwiązać, no to inteligentne osoby by szybko to rozwiązały. I co się okazało? Okazało się, że osoby, które miały hamować, to znaczy miały opierać się zjedzeniu ciasteczek, gorzej radziły sobie z układaniem tej łamigłówki, to znaczy szybciej rezygnowały. Silna wola, która jest nadszarpnięta przez coś, powstrzymywanie się od czegoś, wpływa na wykonywanie, na jakość wykonywania zadań. Kolejny eksperyment. Jakie są jeszcze inne takie metody oprócz układania łamigłówek, mierzenie tego? No na przykład wsadzanie palca do lodowatej wody, osoby o lepszej kontroli dłużej będą trzymać, a te, które mają gorzej, no to wyciągną, szybciej się zmęczą. Albo ściskanie takiej sprężynki ręcznej do ćwiczenia dłoni, nie wiem, jak to się fachowo nazywa. I mamy taki eksperyment przeprowadzony przez Baumeistera, jego współpracowników. Najpierw osoby wszystkie biorące udział w eksperymencie ściskały tą sprężynkę, a następnie, oczywiście to było skrupulatnie notowane, następnie pokazywano im film przyrodniczy, tyle że na tym filmie przyrodniczym no, były smutne rzeczy, mianowicie przedstawiana była taka finałowa scena pewnego filmu, no, która przedstawiała konanie żółwi morskich. I te osoby, które miały to oglądać, zostały uprzedzone przed oglądaniem tego filmu, że mają coś robić albo czegoś nie robić. Mianowicie pierwsza grupa miała po prostu oglądać film i przeżywać normalne emocje. Druga grupa miała powstrzymywać się od emocji po prostu, miała nie okazywać smutku. Trzecia grupa miała uwydatniać te emocje, to znaczy przeżywać je silniej, wręcz ryczeć po prostu na tym filmie. Tak można to powiedzieć. I co się okazało, jak później kazano znowu tą sprężynkę ściskać? Że osoby, które albo hamowały emocje, albo w nienaturalny sposób je potęgowały, dlatego że wykonywały polecenie eksperymentatora, kontrolowały się, no mniej wydajnie tą sprężynkę wciskały, rezygnowały szybciej i mniej wciśnięć, po prostu szybciej się męczyły. I to męczenie się tutaj jest dobrym słowem, dlatego że Baumeister wprowadził taką metaforę, to znaczy powiedział, pomyśl o tej silnej woli jako o takim mięśniu. Jeden z nas ma w ogóle większe mięśnie, drugi z nas ma mniejsze, to znaczy jedni z nas mają wyższy poziom kontroli, inni mniejszy, ale u każdego ten poziom kontroli, ten mięsień się męczy, jak go czymś nadwyrężymy. Na przykład hamowanie emocji, czy niejedzenie rzodkiewek właśnie takim wysiłkiem dla tego mięśnia kontroli jest. Ale to nie jest wszystko. Decyzje też mogą ten mięsień woli nadwyrężyć. Decydowanie jest dla naszej woli bardzo mało korzystne. To jest wiele studiów eksperymentalnych. W jednym ze studiów proszono studentów, aby wybierali, który przedmiot chcieliby dostać. Pokazywano im parami na przykład rakietę tenisową i buty i mieli po prostu wybierać. Wiele takich triali się pokazało, wiele prób było, mieli po prostu wybierać. A innym kazano tylko i wyłącznie szacować, czy ten przedmiot im się podoba, czy im się nie podoba, czy lubią go, czy byli zadowoleni, gdy z niego korzystali. Przedmioty były dokładnie te same, czasy ekspozycji były również te same u obydwu grup. Natomiast okazywało się, że wybieranie męczy silną wolę. I to sprawdzano z kolei bodajże w tym eksperymencie właśnie wsadzaniem paluszka do lodowatej wody. Te osoby, które musiały dokonać wyborów, szybciej rezygnowały z tego wysiłku, jakim jest przeżywanie nieprzyjemnej sytuacji. Ale można też pójść w teren. Zawsze można powiedzieć, że te wszystkie badania są takie nierealistyczne, że to się uczeni bawią
w pieczenie ciastek i rozdawanie rzodkiewek, ale może warto wyjść w teren. I w jednym z eksperymentów po prostu uczeni poszli do supermarketu. I cóż, kazali po prostu ludziom rozwiązywać zadania arytmetyczne. Proste, tym razem nierozwiązywalne, znaczy tym razem rozwiązywalne zupełnie, ale pytali ich, ilu wcześniej decyzji zakupowych dokonali. Nawet nie tyle, jak długo byli na shoppingu, ani nie ile rzeczy kupili, czy ile pieniędzy wydali, tylko ile decyzji zostało przez nich podjętych, nabycia bądź odrzucenia jakiegoś towaru. I okazało się, że osoby, które podjęły więcej takich decyzji zakupowych, szybciej rezygnowały w zabawy w arytmetykę. Ich silna wola była nadszarpnięta. Można więcej jeszcze pokazać. Można próbować pokazać, od czego ta silna wola jest zależna. I teraz dość kontrowersyjna rzecz, ale potwierdzona eksperymentalnie w wielu miejscach na świecie. Mianowicie silna wola może być zależna, poziom silnej woli, ale nie taki globalny. To znaczy, że ja mam silniejszą wolę niż jakiś X, ktoś z Państwa. Nie mierzymy cechy, tylko poziom wykruszania się tych zasobów, męczenia się tego mięśnia przez na przykład odraczanie gratyfikacji. Otóż prawdopodobnie jest zależny z poziomem glukozy. I były eksperymenty, w których trzeba było grać w grę komputerową, która stawała się coraz bardziej trudna. Jedne osoby dostawały szklankę wody czy soku bez cukru, a inne dostawały napój z glukozą. Ta gra stawała się coraz bardziej trudna, a na dodatek jeszcze eksperymentatorzy tych graczy denerwowali. Mówili, no słabo grasz, nie idzie ci, nawet na komputerze grać nie umiesz i tak dalej, i tak dalej. Okazywało się, że osoby, które dostały napój, który podniósł poziom ich glukozy, kontrolowały się lepiej. Mniej przeklinały i mniej uderzały w komputer. To było mierzone. Także coś tu jest na rzeczy, ale do czego nas to prowadzi? Prowadzi nas to do pewnych kłopotów. Otóż do takiego paradoksu. Jak mieliśmy te pianki cukrowe albo mamy cukierki, to co należałoby zrobić, żeby powstrzymać się od zjedzenia cukierka? Najlepiej byłoby zjeść cukierka, prawda? Najlepiej byłoby zwiększyć sobie poziom glukozy po to, żeby się od czegoś powstrzymać. Jest tu duży problem. Podobnie jest też z przechodzeniem na dietę. No, wydaje się, że żeby mniej jeść, trzeba mieć silną wolę, ale żeby mieć silną wolę, trzeba mieć, no trzeba najeść. Jest z tą wolną wolą, czy z tą kontrolą, czy z tym mięśniem naszym jest strasznie dużo problemów. No i teraz mamy taki dziwny czas, mianowicie nowy rok, gdzie wszyscy sobie robią postanowienia. No jedni palić nie będą, jedni nie będą jeść słodyczy, inni będą forsy mniej wydawać i tak dalej, i tak dalej. Teraz pytanie, czy te informacje na temat mięśnia woli da się jakoś praktycznie wykorzystać? No, pesymistyczna odpowiedź jest taka, że no nie da się sprawić, żeby wszystkie nasze postanowienia noworoczne były spełnione i nie ma tutaj żadnej pigułki specjalnej na to. Ale optymistyczna odpowiedź jest taka, że może nie należy tych postanowień robić za dużo. Może po prostu nie należy robić ich za dużo. I na przykład może nie należy naraz rzucać palenia i przechodzić na dietę. Tak wszyscy ci badacze od silnej woli często mówią, że takie coś po prostu nie ma prawa zadziałać. Że nasza silna wola to nie jest jakaś tajemnicza energia mentalna. To nie jest jakiś super mechanizm, który jest wszczepiony gdzieś w naszych mózgach, czy to nie jest coś ponadnaturalnego. To jest po prostu coś, co zużywa się i co męczy się tak jak nasze mięśnie. I każdy kulturysta pod wpływem zbyt dużego ciężaru też przegra. Są ciężary, których unieść się nie da dla większości z nas. Co więcej, można formułować takie argumenty, że na przykład osoba, która rzuca palenie i która przechodzi jeszcze na dietę, no, będzie mieć kłopot z obydwoma rzeczami, nie tylko dlatego, że tej silnej woli może szybko zabraknąć, ale też dlatego, że to, co odczuwane będzie jako głód nikotynowy, będzie w rzeczywistości zwykłym głodem takim fizycznym, spowodowanym mniejszą ilością jedzenia. Nie da się po prostu nad tym zapanować. Trzeba stwierdzić, że nie jesteśmy tytanami woli, ale możemy spróbować tą wolę sobie
poprawić. Poprawić to znaczy przyjmować jakieś realistyczne cele. Jeśli chodzi o sposoby poprawienia tej silnej woli, to też coś spróbuję zaraz powiedzieć. Otóż nie ma jakby jakiejś teorii, która mówiłaby o tym, jak można sobie siłę woli podnieść. Na pewno należy rozróżnić dwie rzeczy, o tym mówiłem już kilka razy przed chwilą. Na pewno należy z jednej strony mówić o tej woli, czy o kontroli poznawczej, jak się to naukowo mówi, jako pewnej cesze, którą każdy z nas ma i ludzie są zróżnicowani. I ta cecha pozostaje względnie stała przez całe życie. Po prostu są ludzie, którzy w testach kontroli wypadają lepiej i tacy, którzy są gorzej. Tego się raczej poprawić nie da. No, podobnie jest z inteligencją. Natomiast jest też moc tej woli, to znaczy jak szybko ten mięsień się będzie męczył. Mianowicie chodzi o to, że są techniki, które pozwalają nam zrobić z sobą coś takiego, że będziemy po prostu wolniej męczyć się, powstrzymując się na przykład od śmiechu, powstrzymując się od zjedzenia czegoś, że będziemy po prostu później mieć lepszą kontrolę. Czyli krótko mówiąc, są metody, stosowanie których sprawiłoby, że ludzie w tych eksperymentach, które omawiałem, radziliby sobie lepiej. Jakie to są metody? Jeśli ktoś się spodziewa teraz jakichś super pouczeń, no to niestety nie ma na to szans. Nikt nie wiedział, nie wynika to z żadnej teorii. Uczeni testowali różne metody, takie ludowe. W jaki sposób uważasz, że udałoby ci się polepszyć swoją kontrolę? No i ktoś tam mówił, no ja na przykład uważam, że powinienem wstawać wcześniej rano, no nie? Inny mówił, że ja na przykład powinienem się nie garbić. Spisywano, mówiono, idź i rób tak. No i później oni wracali do laboratorium i testowano zużywanie się tych zasobów. I okazywało się, że najprostsze możliwe polecenia, takie jak na przykład nie garb się, ćwiczyły ten mięsień woli. Nie żadne ogólne postanowienia, że z każdym dniem moje życie stanie się lepsze, albo nie wiem, będę krzywdził mniej ludzi, albo będę bardziej empatyczny dla zwierząt. To nie działało kompletnie. Ale proste polecenia typu nie garb się, albo ćwiczenie woli na zasadzie przekładania przedmiotów do drugiej niedominującej ręki i robienie z nich użytku codziennego, albo mówienie pełnymi zdaniami, czyli dbanie o jakość mowy, przekładały się na sprawność tej woli w eksperymentach. Ta silna wola się szybciej po prostu regenerowała i wolniej męczyła. Także z całej tej wiedzy nie wynika jakaś super metoda, ale okazuje się, że być może super metody nie ma. Mianowicie, że są pewne rzeczy związane z naszą wolą, których zmienić się nie da, ale są takie, które można zmienić dość prosto i nie trzeba tutaj żadnych sztuczek. Okej. Jeszcze może powiem coś o metodach badania. Mianowicie stosuje się nie tylko metody kwestionariuszowe, to znaczy mierzy się poziom całej tej cechy woli, nie tylko bada się męczenie się tego mięśnia przez ściskanie piłeczki, zanurzanie w zimnym, dotykanie gorącego itd., itd. Stosuje się też różne inne metody eksperymentalne i stosowanie tych różnych metod eksperymentalnych pozwala powiedzieć coś o tym, jak ta nasza silna wola jest ustrukturyzowana i w jaki sposób ona funkcjonuje w naszych mózgach na różnych poziomach. Tutaj pokazałem kilka takich metod standardowych w psychologii eksperymentalnej. Zacznijmy od tej. To jest słynny test Stroopa, rzecz ogólnie znana. Zadanie jest takie, że pojawia się jedno słowo i należy odpowiadać, jaki jest kolor czcionki, jaki jest kolor tego słowa. Tyle, że to słowo raz się pojawia w taki sposób, że kolor czcionki jest zgodny z treścią tego słowa, a raz jest niezgodny. Jeśli kolor czcionki jest zgodny z treścią, no to większość ludzi nie ma tu w ogóle najmniejszego problemu, odpowiada. Gorzej jest, większy kłopot jest, jak kolor czcionki jest inny niż treść słowa. Tutaj musimy zahamować, jak to się uczenie mówi, musimy zahamować wyuczoną reakcję, bardzo dobrze zautomatyzowaną reakcję, jaką jest przeczytanie słowa.
Słowo jest na przykład zieloną czcionką, ale treść jest czerwony, prawda? Mamy odpowiedzieć zielony, ale musimy zahamować automatyczny proces przeczytania, poznania treści tego słowa, prawda? I oczywiście osoby o wyższym poziomie globalnym kontroli sobie lepiej z tym radzą. Inną taką metodą jest sortowanie kart, test sortowania kart z Wisconsin. Karty są rozdawane, one różnią się ze względu na wzory, ze względu na kształty, liczebność. I zadaniem osoby badanej jest odgadnięcie, jaka reguła tutaj rządzi. Tyle, że to jest złośliwe, podobnie jak wszystkie te badania z kontrolą. Złośliwe na tej zasadzie, że gdy ta osoba już odgadnie tą regułę, to ona się zmienia, ta reguła, i trzeba znowu ją odgadywać. I tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że osoby z zespołem płatów czołowych mają kłopot z wykonaniem tego zadania. To się nazywa fachowo perseweracją. O cóż tu chodzi? Chodzi tu o to, że gdy one dowiedzą się, że ta reguła, odgadły regułę i ona została zmieniona, to mimo tego uporczywie działają zgodnie z tą pierwszą regułą. Nie umieją przełączyć się, to jest nawet fachowe słowo zresztą, na odnalezienie nowego wzoru. Jeszcze inna taka metoda, wieża Hanoi, zabawka dziecięca, należy w jak najmniejszej liczbie kroków od tego stanu dojść do tego. Wszystkie te metody są dość proste, ale sprawdzają jakieś cechy kontroli. Na przykład tutaj zdolność do hamowania reakcji, która jest automatyczna na rzecz reakcji, która jest zadana czy pożądana, a tutaj na przełączanie się pomiędzy starą a nową regułą. I weźmy sobie ten test strupa, czyli to, że odgadujemy, że mamy odgadnąć, że kolor czcionki, mamy powiedzieć, jaki jest kolor czcionki, a nie jaka jest jej treść, prawda? I musimy zahamować automatyczną reakcję przeczytania. Okazuje się, że zlokalizowano struktury w mózgu, które są aktywne, i przypisano im, czy stworzono sieć, w której pewne cechy tej kontroli daje się odnaleźć. Otóż takim detektorem konfliktu, nie wiem, czy mi to świecić będzie, jest przednia kora zakrętu obręczy. Ona jest aktywna wtedy, kiedy mamy konflikt, to znaczy pojawiają się dwa bodźce konfliktowe, albo wtedy, kiedy mamy naraz, mamy taką sytuację, że chcę coś zrobić, ale nie powinienem, prawda? No, nie tylko w teście strupa to się świeci. Z kolei struktury przedczołowe, grzbietowo-boczne, rozstrzygają ten konflikt i kierują naszą uwagę na jakiś cel. W naszym mózgu trwa po prostu przetarg. Z jednej strony jest bodziec, wiemy, że jest tak albo tak, że czegoś chcemy, ale nie powinniśmy, albo że narzucają się nam dwie reakcje, którąś powinniśmy powziąć. Ale dopiero w wyniku tego przetargu wyłania się decyzja, która jest w innej strukturze mózgu wykonywana. Jeśli chodzi o hamowanie reakcji niepożądanych, to tutaj jeszcze wiele różnych innych struktur można wyjaśnić. Na przykład jest taki kawałek mózgu, który się wyspą nazywa. On jest bardzo, bardzo różny, bardzo różne funkcje pełni w mózgu. Na przykład pełni funkcję taką, że świeci się wtedy, kiedy odczuwamy obrzydzenie, jak widzimy coś obrzydliwego. Twierdzi się, że ta struktura też, to znaczy nie twierdzi się, tylko się obserwuje aktywność tej struktury, kiedy mamy coś zahamować. To znaczy można sobie metaforycznie zupełnie, bo to są zupełnie różne funkcje, wyobrazić, że czujemy obrzydzenie do czegoś i dlatego tego nie robimy. To jest tylko i wyłącznie metafora taka, ale pokazująca, że w naszym mózgu odbywa się naprawdę nieustanny konflikt. Wiele parametrów dobieranych jest tak, żeby zrównoważyć inne, żeby nasze działanie było jak najbardziej skuteczne i żeby automatyczne procesy czasami były zwyciężane, jeśli tak można powiedzieć, przez procesy kontrolne. Trochę taką metaforę wojny mózgowej tu wprowadziłem. Ok, jeśli chodzi o kontrolę poznawczą, może tak zmierzając do jakiegoś końca czy jakiegoś podsumowania, dlaczego jest lepiej mówić o kontroli poznawczej, a nie o wolnej woli? To znaczy, można mówić jak najbardziej o wolnej woli. Jest to pojęcie filozoficzne, nie wiem, teologiczne, czy społeczne, czy prawne, które funkcjonuje od wielu wieków,
I od wielu wieków jakoś też się nie dokonuje jakiś super przełom, żeby stwierdzić, czym jest ta wolna wola, jak ona działa i czy naprawdę istnieje. Przyjęcie pojęcia, które absolutnie związane z tą wolną wolą, mianowicie ta metaforyczna silna wola, która może być trochę silniejsza albo trochę słabsza, stwarza nam naprawdę duże możliwości. To jest oczywiście też więcej pytań niż odpowiedzi, jak wejdziemy sobie w szczegóły. Natomiast może faktycznie czas, żeby wprowadzić pojęcie naukowe, które jest operacjonizowalne, które można badać i przy pomocy którego można odkrywać wiele aspektów natury ludzkiej, wiele aspektów człowieczeństwa, które dotychczas się przypisywało po prostu wolnej woli. Okej. Jeśli chodzi o mnie, to ja bym miał na tyle, ale to nie wszystko. Podziękować bym chciał też człowiekowi, dzięki któremu się tym zacząłem zajmować, czyli profesorowi Edwardowi Nędzce, i zaprosić Państwa do oglądnięcia takiego filmiku na YouTubie, gdzie on opowiada również o kontroli poznawczej. I jeszcze na koniec bym chciał zaprosić na wykład za tydzień Maćka Dulewicza, mózg, o tym, jak przeżycia religijne w mózgu są reprezentowane. Czas i miejsce to samo, to tyle, że za tydzień. Dziękuję. Dziękuję bardzo.